Witam na kanale Slotcar Hobby. Dzisiaj druga część tuningu BMW M1. Jeśli oglądaliście poprzedniej części, serdecznie zapraszam. Tam tuningowaliśmy opony standardowe. W tej części zajmiemy się oponami tuningowymi, ośkami i felgami aluminiowymi. Zapraszam do oglądania. Przyjrzyjmy się, co dotychczas żeśmy zmodyfikowali. Zajęliśmy się szlifowaniem opon tylnych, standardowych. Dało to znakomite efekty. Koniecznie zobaczcie to w poprzednim wideo. Zmieniliśmy również prowadnicę na tuningową, co poprawiło również właściwości jazdy. No i teraz kolejna modyfikacja. Zakładamy opony tuningowe firmy Frankenslot. Są to opony z polimeru, nie są to gumowe opony. Można je założyć od razu na felgi, nie trzeba ich szlifować. Natomiast takie szlifowanie jest wskazane, ponieważ od razu będą miały pełne właściwości i będą znacznie lepiej trzymały się toru. Taka wymiana jest dosyć prosta. Opony, jeszcze dodam, uzyskają swoje najlepsze właściwości, jeśli nie są szlifowane, po około 100-150 okrążeniach. No i czas na jazdę testową. Opony nie były przeszlifowane, w związku z tym wrażenia z jazdy są bardzo dobre, ale widzicie na filmie, że samochód trochę driftuje jeszcze. Nie ma takiej optymalnej właściwości jezdnej. Czas też jest taki, powiedziałbym, dobry, ale porównywalny z oponami normalnymi, zeszlifowanymi. Zobaczymy na samym końcu, jakie będzie podsumowanie. I teraz porównanie czasów, no minimalnie lepsze, natomiast tak jak mówiłem, konieczne jest przejechanie około 100-150 okrążeń, tak żeby opony nabrały rzeczywiście pełnych właściwości, wtedy ten czas powinien być jeszcze lepszy, a przynajmniej jeszcze lepsze powinny być doznania z jazdy, powinien samochód się lepiej prowadzić. I zaczniemy od montażu felg aluminiowych. Standardowo mamy felgi plastikowe, na które nakładamy opony. Co będziemy potrzebować do montażu felg aluminiowych? Oczywiście felgi aluminiowe, tutaj są one płaskie, bez stożka, dwie pary, zębatkę, tutaj jest zębatka przykładowa, ponieważ ona powinna być mniejsza, prowadnicę do utrzymania ośki, ośkę. Tutaj użyłem ośki 60 mm. Dystanse takie, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie odległości kół, jak i również dwie pary łożysk. No i oczywiście rozkręcamy samochód. Tutaj wszystkie śrubki, tak musimy rozkręcić część trzymającą tylnią oś. To jest właśnie tylnia oś, którą wyciągamy. I przystępujemy do teraz złożenia naszej tuningowej tylnej osi. Uchwyt trzymający ośkę służy również do tego, aby w precyzyjny sposób umieścić w nim łożyska. Przepuszczamy przez te łożyska i uchwyt oś. Nakładamy koło zębate. Tutaj przypominam, że to koło jest tylko przykładowe. Powinno być mniejsze, ponieważ BMW M1 koła zębate są mniejsze niż w pozostałych większości samochodów. Takie plastikowe, później na kolejnych ujęciach będzie je widać. Umieszczamy te części na osi. Ważne tutaj jest, aby starą oś umieścić sobie jako taką referencję do tego, w jakiej odległości mniej więcej powinny być montowana zębatka, jak i również umiejscowione koła. Tutaj już oś jest zamontowana w
do samochodu. Ważne są poszczególne odległości, tak aby koła nie wystawały poza obręb samochodu. I możemy wymontować przednią oś. Tak wygląda przednia oś wymontowana z samochodu. A tutaj już zmontowałem oś składającą się z ośki, z dystansów, łożysk i kul, kół z felgami aluminiowymi. Co jest ciekawe, te koła mają jak najmniejszą styczność z podłożem, tak aby samochód przemieszczał się w sposób swobodny na zakrętach. Jak widzicie, one są sprofilowane, ścięte w dół. Te standardowe koła są szersze i są płaskie. W tuningowych oponach po prostu ta styczność z podłożem jest mniejsza i samochód jedynie podpiera się na tych kołach, a nie steruje swoim kierunkiem jazdy. Wkładamy przednią oś, to jest dosyć proste. Ważne tutaj oczywiście są złapanie tych odległości za pomocą dystansów. Przykręcamy wszystko i już praktycznie jest samochód gotowy. Koła te kręcą się wyśmienicie w łożyskach. Spróbujcie sobie, to jest zupełnie inne kręcenie się kół. Tarcia są znacznie mniejsze. I tutaj już widać, że włożyłem właściwe kółko zębate do tylnej osi. Dla ciekawości mamy tu również kondensator, który służy do wyrównywania napięć przy przeprogramowaniu dekodera w programie Cockpit XP. Nie jest to potrzebne, ale takie dla tych, którzy chcą jeszcze bawić się z programem Cockpit XP, bardzo wskazane. No dobrze, i mamy zamontowaną tylnią oś już z felgami aluminiowymi i oponami, kondensator i przednią oś z felgami aluminiowymi. Niestety efektem ubocznym takiego montażu jest lekki wzrost wagi. Jak widzicie, 152 gramy, 168 gramów. W sumie razem z obudową ponad 220 gramów. To jest dosyć sporo. Dlatego też pewnie właściwości tego samochodu znacznie się zmienią. No ale sprawdźmy to na naszym torze testowym. Samochód jedzie zupełnie inaczej w takiej konfiguracji. Bardzo stabilnie, bardzo gładko pod torze się prowadzi. Nie ma takiego efektu poskakiwania, tak jak przy poprzedniej konfiguracji na zakrętach. Czasy są zbliżone, może troszeczkę gorsze niż te, które były przy oponach tuningowych i szlifowanych. Wynika to oczywiście z tego, że mamy trochę większą wagę. No i opony, które tutaj są założone, nie są jeszcze doszlifowane. One wymagają tych właśnie 100-150 okrążeń, żeby dobrze trzymać się drogi. Jak widzicie, te czasy w porównaniu z samochodem, który nie był tuningowany, miał tylko opony tuningowe, są bardzo podobne. Natomiast sama przyjemność z jazdy znacznie, znacznie większa. Już nie mówiąc o tym, że wizualnie samochód wygląda znacznie lepiej i jest łatwiejszy do konfigurowania, do dalszego tuningowania. No i teraz jeszcze trzeba pomyśleć o zmniejszeniu wagi samochodu. Sam tuning wtwarza super wygląd samochodu, fajne wrażenia z jazdy i zapraszam do kolejnych filmów, gdzie może kiedyś jeszcze spróbuję obniżyć wagę samochodu i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Heja, do zobaczenia na torze!